Witam, witam serdecznie z tej strony Dominik z Poland. Witam was na kolejnym odcineczku drugim z Dubaju. Dzisiaj mam w planie na timelapsach oczywiście rozwinąć tutaj siatkę autostradową w tym rejonie mapy, czyli tutaj jakąś autostradkę podłączyć z tą, minąć te tory i się tu gdzieś wpiąć. Tutaj pojechać z autostradą tędy i tu na przykład się na jakimś dużym węzełku podłączyć. No. Tak ogólnie to zobaczcie. Już tak się tutaj miasto prezentuje. To jest takie ścisłe centrum wieżowców. Proszę bardzo. Ten węzeł drogowy z ostatniego odcinka. I no i co? Widzimy się po timelapse. Live tylko ten, o. Witamy, witamy po timelapsie. No i co? Pomyślałem, że już jakąś stację kolejową, taką główną, można by tu zrobić. Mimo iż to jest jeszcze nieduże miasto, no ale jeżeli chodzi o populację oczywiście, no ale wygląda już jak taka wielka metropolia. Więc rośnie to w oczach, więc a też nie chcę mieć tu od razu, kurde, tego, że mieszkańcy nowi napływają autostradami tylko. A jak dobrze wiecie, pewnie pociągami też jacyś mieszkańcy przyjadą nowi do nowych osiedli. Tak więc to zbudowałem tutaj centralną taką stację główną.
duży taki dworzec, wieloperonowy. I głównie takie tu chyba będą. Żeby pociągi się na stacjach nie blokowały, a pewnie będzie dużo pociągów tych linii kolejowych istniało. I następnie zbudowałem tutaj dwa węzły autostradowe. Jeden jest w tym miejscu. Na początku tam timelapsa, jak zauważyliście, to się pomyliłem i odbiłem w tamtą stronę, ale szybko to skorygowałem. No i zbudowałem sobie tędy ciach tutaj autostradę. Nawet dosyć spora część ruchu z tej autostrady przeniosła się na tą właśnie, o dziwo. Tu jest ten węzeł, co na live powstał. I następnie ta droga jedzie tutaj do tej pięknej trąbki. Jeszcze mogłem tu autostradę strzelić, ale to już. Najwyżej bieg tej autostrady zrobi się bliżej tu, jak będzie wjazd tutaj węzeł. Na razie tak to zostawimy. No to co? Ja wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku Dubaju. Nie wiem, co na nim będziemy robić. Może będziemy organizować jakąś siatkę ulic czy coś. W każdym razie cel tego odcinka, czyli ta autostrada tutaj oraz ten tor kolejowy do tutaj pięknej, dużej stacji Dubaj Główny, została ogarnięta. Też jak myślę, na następny timelapse zbudowy autostrady połączymy te dwie drogi tutaj. Tą troszkę przesuniemy tu, następnie tutaj przyciągniemy. No, tak więc co? Widzimy się w następnym odcinku.